Kojarzę, jak przyjeżdżaliśmy tutaj z Pogonią Szczecin. Zawsze z racji odległości, że 100 km nie jest to duży dystans, wielu sympatyków Pogoni nas tu wspierało. Pamiętam oczywiście Zenona Burzawę, tak? Króla strzelców ligi i człowieka, na którego zawsze musieliśmy zwracać baczną uwagę, więc nie wiem, 2 mecze czy 3. Pamiętam też kiedyś, że zamknięto w szatni naszego trenera i była taka zabawna sytuacja, że speaker tutaj podczas drugiej połowy mówi, że to taki komunikat do sztabu Pogoni, że ktoś dobija się w szatni. Po czym za 5 minut mówi tym trenerem, który dobijał, tą osobą, która dobijała się, był pierwszy trener Pogoni i było dość zabawne, oczywiście nie dla naszego trenera. Natomiast samo miejsce zawsze kojarzy mi się, że to jest sympatyczna, fajna atmosfera też przy takiej sporej ilości naszych kibiców ze Szczecina. Cieszymy się z tej trzeciej ligi i mam nadzieję, tutaj jest na stylu, że jednak w Gorzowie będzie pierwsza liga, bo to my będziemy na to czekać, ale myślę, że samo miasto Gorzów zasługuje, żeby nie tylko Żużel, ale piłka nożna była na tym poziomie pierwszoligowym, to wtedy na pewno i znajdą się sponsorzy i przyjdą kibice i na to bardzo liczymy. Oczywiście były wyniki, była atmosfera i fajnie tutaj się czuliśmy. No, dzisiaj są takie czasy, jakie są. Fajnie, że drużyna zrobiła awans i zobaczymy, co będzie dalej. Wspominam bardzo mile. Fajnie się tutaj czułem. Do tej pory się fajnie czuję w tym klubie. Myślę, że to wszystko będzie trwało jak najdłużej z chłopakami. Szczerze powiedziawszy, piłka nożna no, nie jest moim koniem, ale strasznie lubię atmosferę w reprezentacji artystów polskich i bardzo się cieszę, że mogę właśnie też brać udział. Zazwyczaj ostatnimi czasy, jak byłem taki tęższy, no to i nie było pana Szpakowskiego, no to ja też mogłem sobie wziąć mikrofon, też pogadać do ludzi i robić za Dariusza. Nasz trener, czyli Piotr Świerczewski, człowiek, który w piłce nożnej nie da sobie w kaszę napluć. Ogólnie mówił mi dużo, dużo ciekawych informacji, jak działa grawitacja, że tam 10 newtonów na coś tam. I rozmawialiśmy bardzo często i chyba stoi. Na szczęście, jako że jest Radosław Majdan, to nie ma tak, że gruby na bramkę, że ja stoję. Więc cieszę się, ale no będę chyba na obronie. Będę trzymał linię razem z Świerczewskim. I myślę, że no, wygraną mamy w kieszeni, jeżeli nie naszej, to ich. No tylko wyłącznie no, ta walka o przetrwanie to jedno, to białe włosy, ale no, było kilka meczów, które zapamiętałem na całe życie. W Szczecinie z Pogonią 17 tysięcy ludzi, 5 tysięcy z Gorzowa. Prowadziliśmy 4-1, wygraliśmy 4-3, powrót do Gorzowa super. I w Widzewie prowadziliśmy 1-0. Jeżeli byśmy wygrali, grała Ekstraklasę. Stilon to jest historia naszego miasta i to dzisiaj też będzie doskonała okazja, żeby tym wszystkim, którzy tworzyli tą historię tego klubu, podziękować. Ale myślę, że przed klubem kolejne dobre lata, nowe karty historii. Świetlana przyszłość, ten awans z powrotem do trzeciej ligi trochę myślę, że nasze apetyty zwiększył. Życzymy im jak najlepiej. A miasto będzie, tak jak zawsze, wspierało klub. To jest fantastyczny dzień. Wszystko póki co od początku układa się świetnie. Sesja uroczysta, podniosła chwila, kiedy 3 stilonowców odbiera nagrody zasłużonego gorzowianina. Także no, przekopmy Wartę tak samo. 30 osób się nad Wartą zgłosiło. Udało się tam w okolicy 60 metrów zaliczyć takie kopnięcie. No i dzisiaj mamy tą kulminację. No wygląda to świetnie. Od godziny 12 jest pełny festyn. Są dzieciaki. To jest naprawdę frekwencja, co nas bardzo, bardzo cieszy. Jesteśmy tu po to. Klub jest po to. Klub jest 75 lat. Te jego urodziny są naprawdę zacne. Cieszy nas to niezmiernie. Zachęcam. Wspierajmy piłkę. Piłka w Gorzowie była, jest i będzie.